126 ofiar śmiertelnych zebrał w suwałkach koronawirus. Kolejne 58 zmarłych to mieszkańcy powiatu ziemskiego. Poinformowała podczas środowej sesji Rady Miejskiej Elżbieta Bednarko, powiatowy inspektor sanitarny. Są to dane obejmujące cały okres pandemii. W ubiegłym roku pierwszy śmiertelny przypadek odnotowano na początku drugiej dekady października. Do końca roku w mieście i powiecie suwalskim było ich już 93. Według danych podanych w środę przez Elżbietę Bednarko, właśnie doganiamy tę statystykę. Ponieważ liczba tegorocznych zgonów związanych z COVID-em wczoraj osiągnęła wartość 91 osób. Mimo poprawiających się prognoz, są to niepokojące dane. Miesiąc temu dyrektor szpitala Adam Szałanda mówił o niezwykle dynamicznej sytuacji epidemicznej. Według ostatnich podanych przez niego danych, wczoraj hospitalizowanych było 53 pacjentów. 13 osób wymagało wsparcia respiratorowego. Jak wynika z covidowych rejestrów suwalskiego sanepidu, do tej pory zakażenie na naszym terenie potwierdzono łącznie u 5406 osób, z których 4067 to mieszkańcy miasta.